Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Z nami Artur Sowiński, zawodnik, dziennikarz i ojciec. I chyba ta ostatnia rola w tym ostatnim czasie jest dla ciebie najważniejsza. Jeszcze menadżer. No tam tych ról trochę jest, ale tak. No, od 1 stycznia jestem szczęśliwym ojcem. No i to pochłania, dlatego dopiero teraz wróciłem. Wyspałeś się w końcu? Tak. Odkąd wyprowadziłem się do drugiego pokoju i śpię na kanapie, to się wysypiam. Dużo to zmieniło. Nie, inaczej. Wiedziałem, że to dużo zmieni, a zmieniło to naprawdę bardzo wiele. No i tak troszkę mi zajęło, zanim się odnalazłem w tej roli. Synek zdrowy, także fajnie. Ty powiedziałeś po tej walce z Sebastianem, że wygrał zawodnik bardziej głodny. Ja chciałem też zapytać o to, czy ta przerwa spowodowała, przede wszystkim od KSW, bo w tak zwanym międzyczasie była ta walka w Sofii w Bułgarii, spowodowała, że ty gdzieś jeszcze rozbudziłeś w sobie jakiś ogień, jest ten głód, jak to wygląda? Tak, głód jest. Cieszę się, że wracam, że w końcu wracam, bo ja tak szczerze mówiąc dzwoniłem do Wojka, jak mały się urodził, że możemy na kwiecień szykować. Potem tam w okolicach lutego, że możemy na maj, bo jeszcze nie ogarnąłem tego. No i to się tak przesuwało. Fajnie, że już jest ten czerwiec, chociaż już też rozmawialiśmy o lipcu, ale fajnie, że jest ten czerwiec, bo jeszcze mały nie zaczął ząbkować. Także no teraz idealnie ten czas na właśnie walkę jest. Mam nadzieję, że tak, że ten głód się... Inaczej, ja czuję głód do walki, ale mam nadzieję, że również będzie ta agresja, bo tutaj też w walce z Rajewskim zabrakło agresji. Dużo nad tym pracowałem, również z Kamilem Lizurejem, którego serdecznie pozdrawiam, no bo ta mentalna strona również po narodzinach dziecka się zmieniła. I to również jest zmiana taka, kurczę, no, którą ja jako zawodnik muszę zaakceptować, ale też muszę się do niej tam odpowiednio dostosować. No i tyle. Na czym polega ta zmiana? Właśnie. To znaczy, wiesz co, głównie to polega na tym na przykład, że tak mówią, że jak urodzi ci się dziecko, to spada ci testosteron. I chyba coś takiego rzeczywiście jest ze względu na to, że jak na przykład, wiesz, słucham Różala, bardzo go lubię i bardzo szanuję za to, co mówi, że wiesz, on prawdziwy wojownik powinien tam umrzeć w ringu, czy tam, wiesz, Szadzińskiego, że tam chciałby zabić, czy tam umrzeć w ringu. Nie, ja chciałbym zrobić fajną, historyczną karierę i myślę, że do tego tak pomalutku dążymy, bo na przykład dzisiaj KSW wrzuciło zdjęcie z długością walk spędzonych, znaczy z ilością minut spędzonych w oktagonie. No i jeżeli Borys skończy przed czasem, a ja bym wygrał decyzją, nawet jakbym przegrał decyzją, to i tak jestem pierwszy, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników na liście, jeżeli chodzi o ten spędzony czas w oktagonie. Mimo że mam tam nokauty w pierwszych rundach, nawet mam w pierwszych minutach, bo Jewtuszko był w pierwszej minucie, był Borer w 52 sekundzie, no więc mam też te zwycięstwa wczesne, a mimo to te lata spędzone w KSW spowodowały, więc inaczej, do brzegu. Więc tą legendę chciałbym sobie taką zbudować, legendę, no to za dużo powiedziane, taką historię swoją jako zawodnika, ale przy czym wyjść i powiedzieć dziękuję, jestem cały i zdrów, to była niesamowita przygoda i teraz mały, no, będę do ciebie mówił wyraźnie i widząc się na dwoje oczu, a nie, wiesz, patrzysz na to, że chciałbyś jednak się z nim pobawić jak najdłużej, a nie koniecznie wyglądać jak Mohamed Ali, tak, gdzie no kurczę, no to jest taka przestroga trochę, nie? To jest ciekawy wątek, tylko dopytam o to, bo jak się twój młody rodził, to ile miałeś lat? 34, no bo w marcu mam 35, a on się 1 stycznia urodził. No. Mi też się pierwsze rodziło właśnie po 30. Jest taka teoria, która mówi, że właśnie na przykład tata po 30 to jest jednak człowiek, który inaczej patrzy na to dziecko, bo masz więcej wyobraźni, kalkulujesz, co się może stać, co nie. Mówiąc wprost, bo to nie telewizja, więc mogę, że ma się większego pierdolca na punkcie dziecka niż rodzice młodsi. Tak, znaczy
tym, co powiedziałeś na punkcie dziecka, ja tam nie używam przekleństw, więc... Przepraszam. Ale tak, jest coś takiego, wiesz, że ja przed dzieckiem to się śmiałem z wszystkich tych matek, a ojców to już w ogóle, bo to jeszcze matka to jest kobieta, to ona to tam, wiadomo, że jak urodzi dziecko, to nagle Instagram się staje Instagramem dziecka, nie? Czy tam Facebook. Z ojców to już tak, kurde, miałem taką bekę, ale ja teraz, no wiesz, jak żyję młodym, to ja najchętniej bym samego zdjęcia wrzucał, no bo jest przekochany, jest przeuśmiechnięty i jest no naprawdę moją największą dumą. No i tak, i przy tym takim, wiesz, tatusiowaniu i tak dalej, no to rzeczywiście, no ten testosteron jest taki... Ta agresja już w ogóle jest obniżona, to ja tak nawet zauważyłem po sobie, że jak reaguję nawet na pewne, nie wiem, zaczepki ludzi, nie wiem, w internecie, czy tam w życiu, gdzie tam, nie wiem, ktoś mi drogę zajedzie, to już nawet sobie pod nosem nie przeklnę, tylko po prostu machnę ręką i proszę, jedź, nie? Więc tak to zmienia i na tym też właśnie musiałem popracować mentalnie, żeby nie było czegoś takiego w walce, że no w pewnym momencie, wiesz, dostanę cios, a ja machnę ręką i powiem, a nie, tylko tu trzeba po prostu... Tylko zadawać ciosy i w niego wjeżdżać, jak pitbull w kurę. A z drugiej strony mówi się, że tatusiowie biją mocniej. No więc jak jest z tą siłą w takim razie i czy twoi sparring partnerzy już to odczuli, że Artur bije mocniej od kiedy jest młody na świecie? To wiesz co, to bym się już musiał sparring partnerów tak naprawdę popytać. Wiesz, jak wychodzą z fochem z treningu, to znaczy, że to było właśnie to? Nie, no myślę, że tak... Ze stałym zadowoleniem, ze stałym fochem wychodzimy zawsze ze sparingów. Kurczę, nie, tutaj akurat tego nie odczułem, no ale to jest pierwsza walka, zobaczymy inaczej. Zawsze też całe moje przygotowania były tylko i wyłącznie pode mnie. Tak? Miałem walkę, kończyły się wszystko inne szło na drugi plan. Ja miałem zrobić trening o danej godzinie, zjeść o danej godzinie, sobie zrobić drzemkę o danej godzinie i spać o danej godzinie i przespać jakąś tam ilość godzin. No teraz to wiesz, no i tak wiesz, mam super żonę, która tam przejmuje małego rano, tym bliżej do walki, to tym dłużej mi dawała pospać. To nie zmienia faktu, że wiesz, młody się budzi o 6:00 i no, żona się nim zajmowała w nocy, więc on idzie do mnie do łóżka. No i zazwyczaj była pobudka o 6:00, gdzie przed dzieckiem, jakby mi ktoś powiedział, że ja się będę budził przed 6:00, to bym go wyśmiał, bo takie rzeczy no, nie miały miejsca. No, 8:00 to było wcześniej, więc to się też zmieniło, ale z drugiej strony zawsze jak się tak wiesz, skupiałem tylko i wyłącznie na walce, to czułem, że w głowie nie mam luzu, bo ja... Między tymi treningami też myślałem o tej walce i tak dalej, i tak dalej. No teraz nie mogę sobie na to pozwolić, bo muszę sobie myśleć, kiedy, nie wiem, jest USG bioderek małego i żeby to tak trzeba splanować, żeby tam jeszcze móc z nimi jechać i tak dalej, więc o tym bardziej trzeba pokombinować. Wiadomo, te obowiązki treningowe są jak najbardziej zachowane, no bo głupotą byłoby wyjść do walki i nie trenować i mieć na to wywalone, dlatego też, no, tak jak mówię, te moje terminy walki się trochę przesuwały. Po walce będę mógł się wypowiedzieć, czy to jest zmiana na plus, czy zmiana na minus. Kornik, ja pytałem Donowana, o co chodzi z tym rzekomym odrzuceniem walki z Borysem. Donovan kategorycznie zaprzeczył, po prostu powiedział, że potrzebuje większej ilości czasu na przygotowanie się na takiego zawodnika. Czy ty nie uważasz, że to jest taki mały cios, taka szpileczka w twoją stronę, bo jakby nie patrzeć, dałeś niezłą walkę z Borysem Mańkowskim. Czy to jest raczej kwestia stylu, że nie walczysz aż tak zapaśniczo jak Borys, czy może jest jakiś inny aspekt? Czy czujesz się w pewien sposób niedoceniony? Wiesz co, szpileczka w moją stronę, to raczej szpileczka w jego stronę, że inaczej, jak ja dostałem walkę z Borysem, inaczej, jak dostałem jakąkolwiek walkę, w życiu nie odrzuciłem żadnej walki i ja rozumiem, że ludzie sobie wybierają już teraz przeciwników po to, jakim kto pasuje i tak dalej, i tak dalej. To jest spoko nawet, ja to jakoś jako z menedżerskiego punktu widzenia w ogóle to rozumiem, z zawodniczego nie rozumiem. Ale przykład Donovana, odrzuca Borysa, bierze mnie. Kiedy KSW dodaje zdjęcie wspólne moje z Borysem, to on pisze tam w komentarzu, że tam nakopię jednego i drugiego. No to kurde, no to panie, no to się tak nie robi. No, kurde, jeszcze byłby, nie wiem, jakimś influencerem, youtuberem i walczył w freakowych walkach, to rozumiem, dobra, chcę podkręcić. Ale to jest, no nie, no, za to ma u mnie naprawdę dużego minusa, bo ja ze sportowego punktu widzenia zawsze podchodziłem
do sprawy w ten sposób, że nawet jak nie byłem faworytem, to mnie to dodatkowo motywowało. No kurczę, to jest tak jakby, z Radziunkowa jestem, więc porównam to do piłki nożnej. Ruch Radziunków, grający w niskiej lidze, dostał szansę, nie wiem, grania z Barceloną, tak? No to kurczę, no to bierzesz taki mecz i starasz się dać siebie wszystko i po to robimy jako sportowcy, żeby walczyć z jak najlepszymi i nie na zasadach takich, jak nam odpowiadają i tak dalej, tylko kurde, no bierzesz najlepszego chłopa, jaki jest możliwy. Gdybym ja tak podchodził, no to wiesz co, no to nie wiem, no nie zawalczyłbym z Conorem nigdy, a tak przynajmniej mam walkę z Conorem. Nawet obalenie na Conorze mam, kurde. Taki zapasior ze mnie, także Donovan, uważaj na zapasy. Z innej beczki pozwolę sobie, bo Jakub Wikłacz powiedział mi taką ciekawą rzecz, że bycie trenerem otworzyło mu głowę i jest to coś, co sprawiło, że i sprawia, że jest lepszym zawodnikiem. To też w twoim przypadku tak działa? Bo też masz okazję przecież udzielać wskazówek młodszym adeptom tej sztuki. Tak. No szczególnie jak seminaria prowadzę, bo seminaria bardzo lubię prowadzić. Jakieś tam, nazwijmy to, indywidualne treningi. Również się zdarzą, bo często wystawiam taki trening na charytatywne akcje. Tak. Wiesz co, ogólnie jakby zacząłem się zajmować nie tylko MMA jako zawodnik, tylko jako też menadżer, czy jako, nazwijmy to, trener na seminariach, to jest zupełnie inaczej. Spoglądasz nawet na te takie podstawowe rzeczy i więcej się uczysz, bo czasami mamy czegoś tak jakby świadomość, ale nie do końca to wdrożamy w życie. I tutaj tak, zgodzę się z tym, że rzeczywiście tak jest. Druga walka na karcie zabolało trochę? No zdziwiłem się, że druga, a nie trzecia, aczkolwiek wiem, że będzie pewnie jakaś ceremonia otwarcia. A najgorsze jest to walczyć pierwszą walkę po ceremonii otwarcia, dlatego spoko, fajnie. Poza tym ta rozpiska jest no bardzo mocna. Tutaj akurat same miejsca rankingowe, więc tutaj nie ma głośnego żalu w ten sposób, to powiem. Aczkolwiek tak, moja ambicja sportowa, wiesz, jest zawsze, żeby tam gdzieś zmierzać do przodu. Artur, no to co z tym pasem i FM Show zdobytym w walce z Antonem Kujwanenem? Michał Materla oraz Norbert Sawicki odsprzedali swoje udziały. Czy ty masz jakiekolwiek wieści, czy ta organizacja dalej będzie działać? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, nie dochodzą do mnie żadne głosy. Jeżeli nie, no to wiesz, no to potraktuję to jako super przygodę, no bo miałem okazję bić się z chłopem, który walczył w UFC. Walnęliśmy 5 rund, kurde, to wiesz, też gdybym wybierał łatwiejszych rywali, to też bym mi to pewnie gdybym wybierał sobie rywali, to bym nigdy nie miał takiej możliwości właśnie zawalczenia na pełnym dystansie, chyba, żebym doszedł znowu do walki o pas KSW. No, myślę, że teraz jak Donovana pokonam, no to będę piąty w rankingu. Z piątki to tam do jedynki, znaczy do zera właściwie, no bo mistrz jest jako zero, to tam już jedna walka i może w szczęśliwych wiatrach się uda jeszcze w KSW to powtórzyć. Ode mnie dwa ostatnie pytania. Mówię się o menadżerskim punkcie widzenia, więc z tego punktu zapytam, co z Weroniką Escher? No Weronika Escher, właśnie dogadujemy walkę, więc tutaj na tą chwilę poza KSW. Na tą chwilę jest taka cisza przed ogłoszeniem. No, za niedługo będzie więcej wiadome. Na tą chwilę to muszę tak powiedzieć, że wróci to w niedługim czasie, aczkolwiek na tą chwilę nie mogę udzielić więcej informacji. I na koniec, nawiązując do początku, tutaj kolega wymienił całe spektrum razem z Martyną twoich aktywności, więc ja zapytam, co z zespołem Loa Karma? O, jejku. Wiesz co, no zespół Loa Karma, mamy materiał, mamy chęci, nie mamy czasu, żeby to nagrać. Każdy z nas, znaczy nie każdy z nas,
Każdy z nas prowadzi bardzo dorosłe, przejmujące życie, więc ja mam już jedno dziecko, Michał ma dwoje. Pozostali jeszcze nie mają, ale mają zwierzęta, a to jest równie zajmujące, więc no jak tylko znajdziemy czas, a mam nadzieję, że go znajdziemy właśnie mniej więcej po walce, będę starał się mobilizować chłopaków, więc no mam nadzieję, że w końcu nagramy tą drugą płytkę. Tym bardziej, że tak jak mówię, materiał jest gotowy, tylko że materiał jest gotowy, no kurde, już prawie... Tak na nu metalowo? Tak, tak. Staramy się raczej trzymać no, ten taki numetalowy kierunek. Ale to ja mam jeszcze do Ciebie pytanie, bo mamy w MMA Familii dużo zawodników, a spytałeś o Weronikę Eszert, czy tam komuś ktoś wpadł w oko? O Arturze, myślę, że o tym raczej moglibyśmy porozmawiać poza. O, dobrze. Pięknie się czerwienisz, pięknie się czerwienisz. Jak się zaczerwienisz? Jeszcze raz powiem, przepraszam. Kurtuazyjnie ci odpowiem. Mogę na koniec? Powrót weterana Marcina Różalskiego czy debiut Artura Szpilki? Co bardziej cię jara? Jeszcze raz. Powrót Marcina Różalskiego czy debiut Artura Szpilki? Co bardziej cię jara? No kurczę, wiesz co, szczerze... A muszę jedno wybrać, czy mogę powiedzieć, że jest okej? A możesz powiedzieć, co chcesz. Bo ja, tak, no troszkę może bardziej Marcin, ze względu na to, że dłużej się znamy, bardzo lubimy i no, jest bliższy memu sercu, aczkolwiek Artura również chętnie zobaczę w MMA, nawet zobaczę chętnie go w tej partii szachowej, która podobno tam po ważeniu ma mieć miejsce. Aczkolwiek nie ukrywam, że na tą chwilę do Artura podchodzę jako taką ciekawostkę, że po prostu no, walczy dwóch bokserów na zasadach MMA. Co to się wydarzy? No i to na takiej zasadzie, a do Marcina wiesz, no, podchodzę z sentymentem, no bo kurczę, ja już nie pamiętam na której to tam gali teraz, bo też było zdjęcie w KSW, gdzie tam byliśmy jeszcze tacy młodzi, a mniej wytatuowani. Marcin to już w ogóle, jeżeli chodzi o twarz. Było, no ale no, znamy się już długo, więc no, to tak bardziej sentymentu. No. To na pewno Marcina bliżej, ta walka w moim sercu. Aleś mnie załatwił, także ty nie daj się załatwić w sobotę. Wszystkiego dobrego, Arturze. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i pozdrawiam wszystkich sponsorów, którzy, może nie będę wymieniał, bo trochę ich jest, którzy wspierają mnie na całej długości mojej kariery, bądź ostatnio. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dzięki.